Wspomniałaś o programach rozrywkowych, a ostatnio zamieściłaś post w obronie TVN7, wspominając, jak fantastycznie prowadziło ci się program Big Brother. Dlatego też zapytam, czy ty byłabyś skora poprowadzić tego typu format, który jednak cieszył się ogromną sympatią widzów? Wiesz co, już dzisiaj nie mówię nigdy i nie, bo tego nie wiem. Wiesz co, może kiedyś jeszcze chciałabym wrócić do siódemki, bo ja naprawdę bardzo lubię tę stację i mam, jak napisałam, do niej ogromny sentyment. Bardzo lubię Kasię Mazurkiewicz, która kieruje tym kanałem. Uważam, że robi to świetnie. I tak zawsze, wiesz, rozmawialiśmy sobie, że kiedyś jeszcze chciałyśmy coś razem zrobić, bo genialnie nam się razem pracowało, więc być może coś się kiedyś wydarzy, nie mam pojęcia. Dobrze mi jest Dzień Dobry TVN i tego na pewno nie skończę. I też, wiesz co, szczerze, tak nie bardzo mam presję, jak brania udziału w jakimś wyścigu, żeby kto więcej zrobi, kto więcej poprowadzi, bo chyba z tego wyrosłam. I wolę spędzić czas z psami w lesie na Mazurach. Ale może tak, jeszcze. Czasem potrzeba czasu, żeby sobie to uświadomić, nie? Bo jednak każdy musi swój wyścig odbyć. Tak, co tak naprawdę sprawia na koniec dnia, że jesteś szczęśliwy i co ci z tego szczęścia potrzeba, to absolutnie. A później się okazuje, że najważniejsze są te małe rzeczy. Zahaczę jeszcze o rady, bo wśród tych aktywności, których się podjęłaś około 2 lata temu, właśnie był Nuance, Life Balance audycja. Sobie tam zajrzałem i ostatnia była z jesieni 2020 roku. Czy to jest tak, że to jest zakończony projekt? Tak, wiesz co, Life Balance jest absolutnie zakończonym projektem. Później miałyśmy Erę Wodnika z Agnieszką Szydło, którą prowadziłyśmy razem. To też jest zamknięty projekt. Dlaczego? Wiesz, to jakoś nasza współpraca z Nuance'em wygasła, ale też głównie dlatego, że zgrać dwie dziewczyny, żeby zawsze miały czas, no to są właśnie, jeszcze jak jedna lubi jeździć na Mazury, a druga ma inne zajęcia, to bywa ciężko. Nie, my jakoś skończyliśmy sezon i ja trochę nie miałam czasu też, dlatego że zaczęłam mój podcast z Glow nagrywać i zawsze coś się dzieje. Pada czasem na YouTubie w proponowanych bardzo fajnych formach. To bardzo się cieszę. Wiesz co, ja też lubię nowe rzeczy robić, lubię nowe wyzwania, więc jak się zdarza jakaś okazja, to po prostu próbuję, więc tak dosyć naturalnie. Tak jak zacząłem naszą rozmowę, mówiąc, że się stęskniłam, absolutna prawda, i też swoją agentką łapałem się kilka razy w tamtym roku, prosząc, kiedy będziemy mogli w końcu porozmawiać. Cieszę się, że tak jak powiedziała, że to będzie na początku tego roku, to się faktycznie udaje. Będziesz z nami częściej, też się widywać? Słuchaj, nie ma tak naprawdę okazji ku temu, bo nie ma... Chętnie zadzwonię i zaproszę do naszego studia. Macie studio? Mamy. Tak, i co tam robicie? Wywiady? Podcasty? To jest tak zwane content studio i tam nagrywamy reklamy, wywiady, podcasty, trochę inna redakcja Party, mogę zareklamować, bo jedno wydawnictwo nagrywa tam częściej, ale jeżeli miałbyś ochotę, to oczywiście zapraszamy też naszych gości. Wszystko się przenosi do internetu, telewizja się przenosi do internetu. Tylko chęci są, to zapraszam. Dzięki, bardzo mi miło. Wszystkiego dobrego.